Cześć Londyna, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić taki mój mały haul zakupowy z tego tygodnia. To są bardziej takie rzeczy pierdółkowe, no ale mam nadzieję, że Wam się spodobają. Na samym początku kupiłam sobie takie baleriki. Takie wygodne, takie do wszystkiego. Jak już je sobie kupiłam. Oczywiście musiały być do tego jakieś dodatki. Te buty kupiłam w CCC. Znalazłam takie kolczyki Pull and Bear i do tego oczywiście także w Pull and Bear taki pierścionek, też panterka. Kupiłam sobie w H&M-ie takie różyczki do główki. One są takie, że tutaj są takie jako spinka do głowy, ale można też sobie jako taką, tutaj tak sobie przypiąć jako taką broszkę. No i dwie takie sobie znalazłam w H&M-ie. Dlatego oczywiście musiał być jakiś komplet, więc w New Yorkerze kupiłam sobie taką cielistą, taki pudrowy róż, bransoletka, która właśnie do tego bardzo pasuje. No. Teraz bardziej z działu kosmetyków, to w Rossmanie kupiłam sobie taki pędzelek, ponieważ potrzebowałam pędzelka z taką dużą główką, a on jest tutaj taki fajny, niski, nie jest taki długi, tylko taki niski i fajnie się nim maluje, bardzo wygodny jest. Oczywiście, żeby się pomalować pędzlem, to trzeba mieć puder, a ja miałam tylko fluid, bo mój puder taki sypki był dla mnie za ciemny. Kupiłam sobie Miss Sporty, też w Rossmanie właśnie puder. I on jest taki w środku, taki tutaj z lustereczkiem od razu. Taki fajny, taki średni kolor właśnie. I do tego kupiłam sobie róż do policzków także w Rossmanie. Taki, o, z tego właśnie też są bronzery, z tego co widziałam. I do tego jest taki malutki pędzelek, żeby sobie nim rozsmarowywać, ale nim jest ciężko troszkę rozsmarowywać, bo są bardzo ślady, dlatego lepiej mi właśnie także tym pędzelkiem je rozsmarowywać. I to by było taki, aha, jeszcze kupiłam sobie pilniczek, bo mi się jeden w domu zgubił, bo ja oczywiście wszystko muszę zgubić. No i to z takich pierdółek. Kupiłam sobie też w New Yorkerze takie leginsy. Podobało mi się z tego względu, że są, po pierwsze, że były na wyprzedaży, a po drugie dlatego, że lubię kolor różowy. I do tego sobie kupiłam taką białą bluzkę w takie czerwone kropeczki. Naprawdę słodko i ślicznie to wygląda jeszcze z tymi różyczkami i z różem do policzki. Ale tą bluzkę mam w praniu, dlatego nie mogłam Wam pokazać, a haul musiałam zrobić dzisiaj z tego względu, że mam dzisiaj czas. Jeszcze do tego kupiłam sobie, ale to akurat jest zamawiane z internetu, taki dres z różową bluzą z Nike'a, z kapturkiem. Taka fajna, wygodna bluza, ale od razu do tego oczywiście są spodenki, ale spodnie zwyczajne, czarne jak to od dresu. Też w New Yorkerze kupiłam sobie sukienkę różową, ale ona także jest w praniu, dlatego nie mogę Wam jej pokazać. Ale możecie sobie zobaczyć na moim poprzednim filmiku Get Ready With Me, jak się szykuję na 18 Damiana i właśnie tam miałam taka różowiutka. I do tego te zakolanówki, które tam miałam, kupiłam w Merlin czy jakoś tak. Ale to są zwykłe czarne zakolanówki. I ostatni zakup, z którego jestem najbardziej zadowolona, ponieważ jestem wielką, ogromną fanką torebek. Mam po prostu cały dom torebek. To jest taka torebka Styli Whale. Ona jest po prostu genialna, ponieważ szukałam dużej teraz do szkoły. Jeszcze jest czarna, także do wszystkiego pasuje. Tutaj ma taki znaczek Styli Whale i ma fajne takie złote tutaj takie dodatki. I tutaj jest tam jakieś pierdółki. Tutaj jest taka bardzo pojemna, także i na książki się zmieści i tak samo. Tak na co dzień, także do wszystkiego mi będzie pasowała. Może w którymś odcinku Wam jeszcze pokażę tą bluzkę albo tą sukienkę, ale to tą sukienkę jak chcecie to sobie wejdźcie na poprzedni filmik, a tą bluzkę to tam może w następnym odcinku będę miała ubraną albo coś. I to by było na tyle z holu zakupowego. W następnym odcinku chcę poprowadzić
odcinek na temat tak zwanych bananów, ponieważ jedna użytkowniczka albo użytkownik, już nie pamiętam, YouTube właśnie mi napisała w komentarzu, żebym właśnie poprowadziła odcinek o tak zwanych w dzisiejszych czasach bananach. Także ja z chęcią poprowadzę ten odcinek, ponieważ też chciałabym się wypowiedzieć na ten temat w odcinku. No i to by było na tyle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!